Wznawiam obrady 68. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe po przerwie technicznej. Szanowni Państwo, zanim ogłosiłem przerwę, odczytałem wniosek Pani Wójt i przekazałem informację, że materiały na dzisiejszą sesję otrzymali Państwo na skrzynki mailowe. Stwierdziłem również, że obrady są prawomocne, gdyż w obradach uczestniczy 15 radnych, wszyscy prawidłowo zalogowani do systemu i podpisani na liście obecności. Proszę Państwa, chciałem Państwa zapytać, czy są jakieś uwagi bądź propozycje w kwestii porządku obrad? Tego, który przedstawiłem. Nie widzę, zatem przebieg sesji będzie wyglądał w taki sposób, jak wcześniej przedstawiłem. Proszę Państwa, w związku z tym, że nie było żadnych uwag co do porządku obrad, będzie on taki realizowany, ale już jesteśmy praktycznie w punkcie trzecim dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie tych uchwał. I pierwsza uchwała to zmiany w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. I o zaprezentowanie projektu uchwały poproszę panią skarbnik Ewelinę Pilszak. I poprosiłbym również o zaprezentowanie autopoprawki, która wpłynęła do nas, bo będziemy procedować łącznie z tą autopoprawką. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójt, Szanowni Państwo. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie dochodu budżetu gminy, w tym punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 351 025 zł zgodnie z poniższą tabelą. Odpowiednio w dziale 801 o kwotę 108 225 zł i w dziale 853 zwiększa się dochody o kwotę 5 242 800 zł. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, w tym punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 391 025 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000 zł zgodnie z poniższą tabelą. Odpowiednio w dziale. Dział 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000 zł. Dział 754 zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł. Dział 801 zwiększa się wydatki o kwotę 138 225 zł. Dział 853 zwiększa się wydatki o kwotę 5 242 800 zł. Paragraf trzeci. Wydatki majątkowe na 2022 rok po zmianach przedstawia tabela nr 1. Paragraf czwarty. Ustęp pierwszy. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Punkt pierwszy. Udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławcu na bieżące utrzymanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 10 000 zł. Ustęp drugi. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę 5 242 800 zł zgodnie z poniższą tabelą. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miejsce Piastowe. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Szanowni Państwo, do niniejszej uchwały otrzymaliście również autopoprawkę. Dotyczy ona zwiększenia po stronie dochodów z tytułu wpływów z odszkodowania o kwotę 7106 zł. Natomiast po stronie wydatków związane jest to z usługami remontowymi. Kwota 7106 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Ten projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Stałych Rady Gminy i poproszę o zaprezentowanie stanowisk komisji. W pierwszej kolejności Komisja Budżetowo-Gospodarcza.
Budowa gospodarcza, przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Projekt uchwały komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. O głos poprosił Pan Radny Wiktor Skwara. Udzielam mu głosu. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Panie Panowie Radni. Ja chciałem poruszyć dwie kwestie. Jedna to przeznaczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-owi na opał. To zapewne związane jest z tym, żeby nie zmarznąć w zimie i nie zachorować, prawda? Tak myślę. I druga sprawa to kwestia wysokości tych środków. No, czy one będą podlegały rozliczeniu z funduszem, który nam te środki przekazuje i co będzie w sytuacji na przykład, gdy ich zostanie, a co będzie, gdy ich zabraknie? Szanowny Panie Radny, udzielę odpowiedzi od razu. Te środki zostały, ten fundusz został wskazany do wypłaty dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła, LPG, drewna oraz pelletu. To zostało określone ustawą. Także od góry został narzucony fundusz, z którego będą uruchamiane środki na wypłatę tych dodatków. Zapotrzebowanie idzie co miesiąc na określoną kwotę. Tutaj jest wprowadzony plan, który jest prognozą. GOPS co miesiąc zapotrzebuje do 7, składa zapotrzebowanie, podpisujemy i taką ilość wniosków, jaka została złożona, taka pula środków po prostu jest uruchamiana. Jeżeli te środki po prostu, jeżeli plan będzie za wysoki, zostanie on zmniejszony pod koniec roku. Na ten moment zostało złożone 960 wniosków o dopłatę do innych źródeł ciepła oraz bodajże 1700 do dodatku węglowego. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Skoro nie ma pytań, zamykam dyskusję i rozpoczynam procedurę głosowania. Przypominam, że będziemy głosować projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok, łącznie z autopoprawką. Proszę Państwa Radnych o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę Państwa, uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpunkt drugi w punkcie trzecim to projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, przepraszam, w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Miejsce Piastowe wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponowymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. I o zaprezentowanie projektu uchwały poproszę kierownika STUW, panią Beatę Bodzioch-Kaznowską. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Wójt. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Miejsce Piastowe wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podstawę prawną pomijam.
Paragraf pierwszy. W uchwale nr 16/100/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 września 2019 roku w sprawie regulaminu określającego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymuje brzmienie punkt 5 mentora 120 zł za jednego nauczyciela początkującego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Miejsce Piastowe. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik za przedstawienie projektu uchwały. Poproszę teraz o zaprezentowanie stanowisk Komisji Stałych Rady Gminy i w pierwszej kolejności Komisja Budżetowo-Gospodarcza, pan przewodniczący Grzegorz Habrat. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowna rado, przedstawiony projekt uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. I opinia Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pani przewodnicząca Iwona Pytel. Przedstawiony projekt komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nikt nie zgłasza głosu. Akcesu, aby zabrać głos w dyskusji. No jest to poniekąd zmiana ustawowa, praktycznie kosmetyczna, dostosowująca nasze regulaminy płacowe do rozporządzeń państwowych. Zatem skoro nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję, rozpoczynam procedurę głosowania i proszę państwa o oddanie głosu. Dziękuję. Informuję Wysoką Radę, że na obecnych 15 radnych za głosowało 15 radnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszej 68. sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe zamykam jej obrady. Dziękuję państwu za udział w obradach.